zawsze to miejsce kojarzy mi się z przepięknym spektaklem w reżyserii Jerzego Leszczyńskiego pod tytułem Burza. I później na bazie tego spektaklu, który tak bardzo się spodobał, pan Jerzy Gruza nakręcił film, przy okazji pokazał Lublin na tle naszego miasta. Ale później po wielu, wielu latach to miejsce znów powróciło. Bo kiedy świętowaliśmy 700-lecie miasta, to tutaj był w reżyserii Jarosława Koziary. Powstał właśnie spektakl Sen o mieście i on też był pięknie sfilmowany. Reżyserował niektóre odcinki Stawki większe niż życie i niektóre były kręcone w Teatrze imienia Juliusza Osterwy. I tu właśnie w tym miejscu powstawały sceny nie tylko tutaj w całym Lublinie przy Bramie Krakowskiej, ale również przy tej wieży dawnej, bo teraz określamy ją tutaj jako Baszta. Tutaj powstawały część filmu właśnie Czarne Chmury. Ale i też wiecie, taki był reżyser, scenarzysta tego filmu, współscenarzysta, nazywał się Bolesław Kamykowski. Juliusz Machulski, który mieszkał w Lublinie od czasów dzieciństwa razem ze swoim tatą Janem Machulskim, mamą Haliną Machulską. Tak Lublin sobie upodobał, że powiedział, musi wykonać jakiś film, który byłby takim honorem dla Lublina, który pokazałby nasze miasto. I takim filmem była Wolta. Komedia kryminalna. A jeśli chodzi o Koronę Królów, to też sceny były kręcone w skansenie do tego filmu, także do tego cyklu właściwie filmów z czasów Kazimierza Wielkiego. Także to też kolejna akcja lubelska. Było dwóch aktorów, Jan Machulski i Stanisław Mikulski. I oni mieszkali tutaj, w tych budynkach, bo to były budynki przeznaczone jakby specjalnie dla elity. Też właśnie tutaj mieszkał Ignacy Gogolewski, bo Ignacy Gogolewski jakiś czas w 80-tych latach był dyrektorem Teatru imienia Juliusza Osterwy. To był wspaniały, bardzo wrażliwy człowiek. I w tym filmie o nim pod tytułem Zwierzę na papierze jest jakby to jest taki trochę rysunkowy, taki trochę film graficzny, gdzie pokazane są towarzyszące jemu ciągle jakieś zwierzęta, kozioł, bo Lublin bardzo kochał i ten diabeł, który gdzieś tam towarzyszył. Drodzy Państwo, idziemy w kierunku Placu Kucharzy. I Placu Kucharzy przyniósł też wiele wspaniałych filmów. Na pewno na środku Placu Kucharzy stanęła karczma w 72 roku, latach 70. początku, dla filmu właśnie Czarne Chmury. I tu zbierało się mnóstwo ludzi, żeby zobaczyć właśnie, jak filmowcy nakręcają film Czarne Chmury. Ale też tutaj taki film pod tytułem Rzeczywistość. Film z 60 roku na podstawie opowieści Jerzego Putramenta, czyli Lublin grał miasto Wilno w 1937 roku. Proszę Państwa, ale nie sposób nie wspomnieć, idąc tą ulicą i za chwilkę będziemy mijali ulicę Złotą, o filmie Filipa Bayona pod tytułem Panie Duńskie. W tym miejscu w 2018 roku był kręcony film pod tytułem Młody Piłsudski, Ziuk Młody Piłsudski. To był taki serial i miasto nasze grało wtedy i Wilno, i Lwów, ale też tutaj nakręcano film, drodzy Państwo, pod tytułem Zieja, o księdzu Janie Ziei, który był kapelanem Szarych Szeregów. Niektórzy mówią, czy nowy teatr stary, który przetrwał. Tutaj w początku wieku XX było kino, gdzie był pierwszy w Polsce w ogóle jeszcze nie istniejącej tak zwany bioskop. W latach 70. tutaj też było kino, tylko mało kto ważył się chodzić do kina staromiejskiego, to bo to była taka bardzo szemrana ulica.
Proszę Państwa, idąc tą ulicą jezuicką, nie sposób wspomnieć o takim filmie. Reżyserem był Uri Barbasz i w 80-tych latach powstał tu film pod tytułem Rok 1941. To był film, który dotyczył miasteczka żydowskiego, jakiegoś miasteczka żydowskiego. Scena właśnie tego roku 1941 była kręcona właśnie na tej ulicy, kiedy Żydzi idą na śmierć. To jest niesamowita scena. Drodzy Państwo, za chwilkę wejdziemy sobie na rynek. Szatan pragnienie miłości. Film, który tutaj powstawał w reżyserii Jerzego Antczaka, sceny tego bunta rewolucji francuskiej, sceny epidemii, która wtedy panowała, epidemia cholery. Też taki film był, serial, nie wiem czy sobie Państwo kojarzą, Wszystko przed nami. I to był serial o takiej młodzieży, która przyjechała z Hiszpanii po to, żeby pokazać, że można sobie żyć godnie i dobrze zarabiać. Tutaj też kręcono sceny do filmu Determinator. Grał Robert Gonera główną rolę w tym filmie. On tak jakoś wszedł w tę rolę, to była bardzo tragiczna rola, że pamiętacie, taka była afera, że on gdzieś tam po lesie biegał, uciekał, trafił do szpitala psychiatrycznego, niezwykle krucha taka osobowość. Także to właśnie tutaj. To miasta mamy taką szczególną. No i ona nosi nazwę Rybna, ale równie dobrze można by było nazwać ją ulicą Wołoszańskiego Bogusława, bo tutaj właśnie najwięcej swoich filmów tworzy. Drodzy Państwo, w 90% w Lublinie kręcony był film Kamienie na szaniec Roberta Glińskiego. Tutaj też Wojenne dziewczyny, Czas honoru. Jeszcze jeden film Jacka Lusińskiego, film z 2016 roku to był. Film pod tytułem Carte Blanche o nauczycielu z Lublina, Macieju Białym. Jeszcze dodam o skansenie lubelskim, bo przecież Bitwa Warszawska 1920. To właśnie tam był kręcony ten film, ale też, drodzy Państwo, Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. To film, wiele scen w skansenie. Tutaj był pobudowany arsenał właśnie i cała akcja pod arsenałem do Kamieni na szaniec to tutaj powstawała. Proszę Państwa, czy zaułek Hartwigów? Jakże to są piękne, malownicze miejsca. O Julii Hartwig też powstał wspaniały film. Alina Poświatowska, w katedrze było też dużo scen w zakrystii akustycznej z właśnie, tylko to był oczywiście film fabularyzowany. Pałac Pawęczkowskich, które wzięło udział właśnie w Przysiędze Ireny. Film jest stąd, zobaczcie, tutaj są te napisy w języku hebrajskim. Ja mogę powiedzieć, że cały nasz Lublin to jest taki teatr, to jest takie, można by powiedzieć, stare miasto, wielkie atelier filmowe.